Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na wspólne przygotowywanie pierniczków. Nie są to takie typowe pierniczki z ciastem, które leżakuje kilka tygodni, ale takie idealne do przygotowania w każdej chwili, są przepyszne i myślę, że będą Wam smakować. Jeżeli ktoś z Was wie, skąd to jest przepis, to jak najbardziej oznaczajcie w komentarzach, bo to jest przepis, który ja gdzieś znalazłam już ponad 10 lat temu. Nie wiem, czy to było z internetu, czy z jakiejś gazetki, ale wtedy bardzo mi posmakowały, zapisałam w kalendarzu i z roku na rok, już od dobrych 10 lat, ja ten przepis po prostu przepisuję z kalendarza w kalendarz co roku i już były takie sytuacje, że kupowałam kalendarz i jedyne, do czego go użyłam, to właśnie przepisanie tego przepisu, także musicie koniecznie go wypróbować. Do garnka wrzucam 100 g masła oraz 100 g miodu i następnie wszystko daję na mały ogień, żeby się rozpuściło i było płynne. Polecam ubrać fartuszek, żeby nie być całym od mąki i następnie do miski wsypuję 300 g mąki pszennej, 100 g mąki żytniej. Koniecznie dodaję także łyżkę przyprawy do piernika oraz jedną łyżkę kakao i jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Do tego dodaję też 130 g cukru pudru i koniecznie pudru, a nie zwykłego, bo dużo lepiej się rozpuszcza. Możecie sprawdzić, czy na pewno jest słodki, tak jak Domiś zrobił. Dodaję też do suchych składników 2 jajka, a następnie powoli przelewam moje masło z miodem. Wszystko mieszam łyżką w misce tak długo, aż to ciasto będzie nadawało się do ugniatania rękami i jak już jest ta konsystencja taka ok, to wtedy rozsypuję sobie trochę mąki na blacie, przesypuję ciasto i przechodzę do najważniejszej rzeczy, czyli ugniatania. Tutaj polecam ugniatać tak długo, żeby to ciasto było totalnie gładkie, ale też pamiętajcie, by nie dodawać strasznie dużo mąki, bo im więcej mąki dacie przy podsypywaniu, tym te pierniczki po prostu wyjdą twardsze. Także lepiej, jak to ciasto się nawet troszeczkę lepi do rąk i kiedy ta konsystencja już mi odpowiada, to zaczynam je wałkować i wycinać pierniczki. Synek w tym roku już po raz pierwszy samodzielnie wycinał pierniki, także my wycinaliśmy, a mąż sprzątał mąkę, także polecamy wziąć sobie kogoś, kto będzie po Was sprzątać. Zawsze to mniej roboty dla Was. Jak już wycięliśmy wszystkie pierniczki, to pozostało nam je tylko ułożyć na blaszce i pieczemy w 180 stopniach przez 8 do 10 minut w termoobiegu, ale najlepiej po prostu patrzeć, kiedy się zarumienią, a następnie spróbować, czy już są pyszne. Jeśli udekorujecie pierniczki lukrem, to po pierwsze trochę zmiękną, a po drugie będą też bardziej świąteczne. Mam nadzieję, że przepis przypadł Wam do gustu i spróbujecie naszych pierniczków. Smacznego!